Finans polecany są. Na zakończenie wiadomości pokażemy Państwu coś mocniejszego. Bez udawania, bez kompromisów, bez litości dla sprzętu. Wszystkie oblicza pasji w jednym miejscu i w tym samym czasie. Czyli samochody, motocykle, kłady, akrobatyka, parkour, ogień i pirotechnika. Takie właśnie przeżycia swojej widowni zapewnili kaskaderzy z projektu Street Owners. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pokazy kaskaderskie odbyły się w ubiegły weekend. Na ekstremalną rewię samochodowo-motocyklową przybyły tłumy mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. A było co oglądać. Street Owners to występy jednej z najciekawszych współcześnie formacji, czynnie związanej z ideą City Stunts, wyjątkowo ekstremalną formą rozrywki. Decydując się na realizację przedsięwzięcia, do współpracy zaproszono najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Moja kariera kaskaderów to już jest 11 lat i miałem 7 lat, co jeździłem motocrossie, wyścigi. Całe życie w tym sedzę jakby. A oprócz kręgosłupa to miałem polamane wszystko. Najbardziej lubię na motocykle, ale teraz zacząłem jakby bardziej specjalizować na jazdę samochodów, ale taką precyzyjną bardziej. Bardziej te kuleczka 360 stopni, lewa strona, prawa strona, no takie różne to... Dużo ludzi nie umie, nie? Tyle powiem. Dla zawodowego kaskadera, jakim jest Peter Benyś, ryk silników, jazda na dwóch kółkach, motocyklowe skoki to codzienność. Co innego dla publiczności. Niewiele brakuje, niewiele brakuje! Dla nas już to jest takie uczucie, no robimy na co dzień, nie? No jest to takie, sadam do tego samochodu, do tego, no nie robię różnicy, nie? A na pewno tego nie zna, nie widział, no to jest naprawdę fajne uczucie. Dźwięk, moc. Najniebezpieczniejszy w karierze Petera był zbyt krótki skok. Zamiast 11 samochodów przeskoczył tylko 10. Ciężko powiedzieć, chyba w tych skokach to skakaliśmy przez samochody. No i zamiast 11 samochodów to 10 samochodów skoczyłem, no to już... I wylądowałeś na 11. Wylądowałem, takie szczęście było. Jeszcze raz tutaj na waszych oczach. A jakie ma rady dla zainteresowanych kaskaderką? Na pewno nie za bardzo samu zaczynać. Lepiej tam jakichś doświadczonych. My też tam nabieramy albo robimy różne szkoły albo coś. Można się nawet do nas zgłosić. Jak jest człowiek na to odpowiedzialny, wszystko fizycznie i psychicznie też oczywiście. Fundamentem projektu Street Owners jest połączenie pasji i profesjonalizmu. Stworzenie dynamicznego widowiska pozwalającego bezpiecznie doświadczać niecodziennych emocji i wrażeń. Show, którego podmiotem jest unikalna sztuka ulicy. Sztuka, która nie toleruje iluzji i półśrodków. Jak powiedział szef przedsięwzięcia Tonda Paroubek, kiedy siadasz za kierownicą swojego auta i musisz przejechać ulicami szybciej niż zdołasz zrobić to myślą, to znak, że podjąłeś wyzwanie. Zdecydowałeś się na walkę z samym sobą, z przeciwnikiem, a także z własnym przeznaczeniem. To sytuacja, z której nie można się wycofać honorowo. Masz tylko jedno wyjście. Walcz i wygraj. I próba zaliczona!